Jeździ pan dużo po świecie. Co najdziwniejszego spotkało pana za granicą? Najdziwniejszego? To ciekawe pytanie. Właściwie chyba tak, coś, żeby mnie tak zadziwiło, to specjalnie nie. Chociaż w Stanach trochę byłem zdziwiony, że są miasta, w których nie ma chodników. Tylko wszyscy do sklepów, do tego jeżdżą szosą. A chodzić nie można, tylko można na samochodami. To mnie trochę dziwi i to mnie zastanawiało, że jak tak można mieć miasto bez chodników. Następne. Przez lata spotkał pan mnóstwo sławnych osób, która najbardziej zapadła panu w pamięć. Problem polega na tym, że ja zawsze miałem cel, zawsze jeździłem w jakiejś sprawie, więc i rozmawiałem tylko w taki sposób, aby załatwić tą sprawę. I dlatego no, spotkałem różnych ludzi, ale zawsze w jakiejś sprawie, a nie tak od, żeby zastanawiać się, czy jest fajnie, czy jest dobry, czy jest mądry. Jeśli chodzi o jakieś oceny, no to zawsze miałem problem wybrać, kto jest silniejszy, czy ten w boksie, czy ten w szachy, kto jest większym bohaterem. No, w każdej w swojej klasie, a więc mam bohaterów różnych, w różnych klasach. Mam jeśli chodzi o sprawy moralne, to papież i przywódcy religijni. Jeśli chodzi o boks, no to paru znamy, w piłkę nożną to też inni. A więc różni bohaterowie w różnych sprawach. Następne. Jak wyglądał dzień prezydenta Polski podczas pana kadencji? Ja byłem w momencie no właśnie wielkiego przełomu. Więc przyjeżdżano do mnie zobaczyć tego człowieka, który stał na czele, któremu się udało doprowadzić do zwycięstwa nad komunizmem. A więc tak podglądano mnie, jak w zoo podglądamy różne zwierzaczki. Jak, co to za człowiek, co on myśli i tak dalej. Dalej miałem tak dużo przyjęć, że właściwie po sznureczku, cały dzień tylko przyjęcia. Tego typu właśnie, że no, poznać, zobaczyć, co on stanowi. Więc nieco to teraz, że jedno spotkanie, a nawet w ogóle nie ma w ciągu dnia. U mnie było zawsze pełno, bo byłem, jak mówię, pierwszym po tym wielkim przewrocie. Co najbardziej lubi pan z zadań i obowiązków prezydenta, a co najbardziej panu przeszkadzało? Lubiłem, jak wjazdów zgodziłem się być prezydentem, by dobić komunę. Więc starałem się uruchamiać moce wszelkie i pracę, aby to się dokonało. Więc nie patrzyłem, czy lubię, czy nie lubię, mam wykonać. Uczestniczyłem w łańcuchu zdarzeń, więc nie mogę jedno ogniwo wyjąć, że ono jest dobre, że ładniejsze, bo łańcuch się rozsypie. A więc wszystko musiałem wykonywać, na co mi zapisano, czy do czego, na co się zgodziliśmy. Następna. Jak wspomina pan pracę w stoczni, czy było bardzo ciężko? To znaczy, stocznia to był najlepszy okres w moim życiu. Dorastałem, byłem samodzielny, 8 godzin, rzucałem narzędzia, byłem wolny. A więc to jest najlepszy okres w moim życiu. Potem, kiedy się zacząłem brać za politykę, no to coraz gorszy okres. W polityce jest bez przerwy walka, rywalizacja. Czy był pan kiedyś w Malborku? Przyjeżdżałem często i byłem w Malborku, tak jest. Jak podoba się panu nasze miasto? Znaczy znów nie patrzyłem pod tym kątem, no zabytkowe, historyczne, no z tego punktu widzenia traktowałem jako dziedzictwo pokoleń, dziedzictwo też nawet różnych narodów, które brały udział to w burzeniu, w budowaniu, a więc miasto pluralistyczne. Tak widziałem. Następne. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.